No, witam Was! Dzisiaj moc zakupiony z AliExpress Klingojski D7. No, statek, który już jest pokaźnych rozmiarów, jeżeli chodzi o to, co mam u siebie w domu. Moje skromne moce są maleństwami przy tej jednostce: długość tej jednostki to 22 cm i 48 mm. Szerokość to 16 cm i 4 mm. A wysokość to 7 cm i 4 mm. No jeżeli chodzi o jakość klocków, no to tutaj Blocks Bricks robią rewelacyjne klocki. Gdyby nie to, że jest brak nadruku, pomyślałbym, że to Lego. Wszystkie łączenia są no idealne. Wszystko do siebie pasuje. Nie ma tu jakichś niepotrzebnych elementów. Jakiś elementów, które odstają od siebie, nie chcą się spasować. Wszystko jest fajne, jak widzicie, jest to dość spora jednostka. I musiałem niestety ustawić ją na własnej podstawce, ponieważ na oryginalnych nie mieściła się na maszynce. Jednostka na pewno bardzo ciekawa. Bardzo przemyślanie jest skonstruowana. Dostajemy ją w woreczku oryginalnym. Firmowym. Jeżeli chodzi o instrukcję to tutaj jest PDF do pobrania. Ze strony producenta. No i można sobie go wydrukować albo mając go gdzieś na komputerze, tablecie budować sobie ten statek. Naprawdę polecam tą jednostkę. Bardzo fajnie to wygląda. Klocki są bardzo dobrej jakości, nie odbiegałem niczym od lego. Jestem bardzo mile zaskoczony i na pewno z tej firmy będę y, kupował jeszcze jakieś moce, bo warto. Cena nie jest wysoka, a przyjemność zbudowania statku z jednego z ulubionych seriali. No jest niesamowita. Na pewno będę chciał kupić sobie coś podobnego z innych firm, a żeby jednostki sobie porównać. Więc na pewno będzie sporo ciekawych odcinków, ale jeszcze nie wiem kiedy. Na razie poszukuję sobie odpowiednich jednostek. Żeby były podobne, jeżeli nie identyczne, tego samego typu. A na razie cieszę się z tego co mam. Bo jest to super jakość, super cenie. Naprawdę polecam. No tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!